Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mortal Shell. Jak widzicie, mam sobie totalnie inną powłokę i to jest czwarta i ostatnia powłoka w grze. Niestety minibossa, który jej bronił, nie udało mi się wam nagrać, bo... zapomniałem włączyć nagrywanie, bo myślałem, że się nagrywa, ale... niestety jednak nie. Cały odcinek też poszedł w ogóle... psów w dupę, całe to przejście tutaj, ale dobra, trudno. Na szczęście więcej nam było śmierci niż faktycznego progresu, więc już mnie jakoś tak nie boli. Ale jesteśmy tutaj, gdzie zaraz obok mamy kolejną broń, ten właśnie długi taki miecz, a tutaj mamy właśnie do przebudzenia siostrę Genesę. Pofarmiłem sobie też tą drugą powłokę, tym Solomonem, pofarmiłem sobie trochę glimpsów i nawet sporo ich mam, ale myślę, że jeszcze nie będziemy wracać do tej powłoki, bo jak mówiłem, ta powłoka bezpiecznie sobie czeka, dopóki się nie zmienię w nią i przez tę lalkę albo po prostu tam pójdę, więc no jak dla mnie może to na spokojnie zostać. Przebudźmy siostrę i zobaczmy, co takiego można powiedzieć o tej powłoce. Eager for another taste, foundling. Not so hasty. Not all places are as friendly as Fulgrim. There won't be any merriment around a bonfire here. Only the dead call this place home. All that remains are scavengers gnawing on bones. An intruder like yourself will not be welcome. So then, would you like another sip? Chętnie. Zobaczmy. No oczywiście, dopóki nie poznam imienia, to nie mogę zobaczyć kosztów innych zdolności, ale... jakieś tam jeden czy dwa takie do odpowiedniki tych dusz mam, więc zobaczymy. Może będzie mnie stawiał coś fajnego. Tiel Akolita. If we told the truth, more terrifying than any other. Those who glimpse it behold no monster other than an utter lack of meaning. The visage of a razor-thin line between existence and non-existence, and nothing in between. Okay. Nie wiem, czemu to jest blisko w ogóle, to mnie od pierwszego odcinka zna, dlaczego jest B i jest blisko, a nie wiem, pomiń albo coś, nie? Debilne to jest straszliwe tłumaczenie, no ale nie będę już tego, nie będę nic o tym więcej gadał. Zobaczmy tutaj. Po uderzeniu przeciwnika Tiel tworzy trującą chmurę. Okej, ale zakładam, że ta chmura też będzie mnie zatruwała, więc czy to jest takie dobre? To jest dobre. To widzę, że się zmienia zależnie od powłoki. W sensie efekt tego stwardnienia powietrza jest identyko, ale po wylądowaniu się zawsze jest coś innego. Zobaczmy tutaj. Otrzymane obrażenia od trucizny uzdrawia! To ma teraz sens, użycie tego i tego. Tutaj czasami wypuszcza trującą chmurę. Po zabiciu wroga Tiel zdobywa upgrade, który truje wrogów po uderzeniu. Traci ulepszenie po otrzymaniu ciosu. Czyli warto się nie dawać trafiać. Co w moim przypadku będzie trudne. Sprint nie zużywa wytrzymałości. Jezu, jakie dobre. Jakie drogie, jakie dobre. Ale to jest chyba... nawet jakbym miał teraz 20, to wolałbym tego nie brać, nie? Zadawaj dodatkowe obrażenia przy niskiej wytrzymałości, no bo on ma strasznie duży pasek. To dwa kosztuje. Tiel dostaje 20% szans na utracenie wytrzymałości zamiast zdrowia po otrzymaniu obrażeń. Jaki on jest zajebisty! Uderzenie otrutego przeciwnika zwiększa szansę na uruchomienie innych umiejętności pasywnych Tiela. Ja pierdolę, ej, zajebista postać! Czy tam powłoka. Dobra, najpierw biorę oczywiście tutaj. Leczenie trucizną. Within the wilds we forgot our teachings and fell in with brigands. They mixed droplets of tar with muddy spirits and made no promises of salvation. We drank heartily, stumbling from one camp to the next. We rotted like joyous animals in the filth. Okej, mam jeszcze 11. Czyli tak, tutaj podczas złożenia riposty czasami wypuszcza trującą chmurę. Rzadko mi te riposty wchodzą, a jak już wejdą, no to takie byłoby spoko. To? Na to mnie stać. Na to nie, ale to jest słabe. Tutaj, przy niskiej wytrzymałości większy damage. Po zabiciu wroga, upgrade, który truje po uderzeniu.
Też takie sobie, ale w sumie właśnie, ale to jest co? No właśnie, otrzymanie obarczenia od trucizny. Czyli to mnie leczy za trutkę, którą ja dostanę, ale nie za tą, którą nałożę. Czyli to jest ta różnica. Okej, okay, tutaj czasami wypuszcza trującą chmurę i 20% szans na utracenie wytrzymałości zamiast obrażeń. Zamiast otrzymania obrażeń. Okej, okay, zadawaj przy niskiej wytrzymałości. Czekajcie, bo mam tego. O, figurkę zdobyliśmy od niej. Zajebiście, to akurat to super, bo zdobyłem gdzieś poza nagraniem figurkę też Solomona. Teraz mam dwie figurki Tiela, czyli będę mógł się na przykład przełączyć na Eredrima, bo jego mam trzy figurki. I potem na Tiela z powrotem i będę miał tego. Większą znajomość. Ale dobra, taki zdobyłem glimpse, zanim tutaj wszedłem. Przebłysk uczucia. Zobaczmy, ile to daje. Plus 4 aż, ładnie, czyli już bym mógł teraz wziąć te dupnięcie z trutką na glebie, ale to bym sobie wolał chyba odpuścić póki co. Dobra, jakieś inne glimpsy? No, mam ten za jeden punkcik, więc mogę wziąć. Tak po prostu, chociaż tutaj nie wiem, czy to nie było teraz marnotrawienie tego. Bo i tak tego nie wezmę. Znaczy, w sumie właśnie, to jest to. Sip this. Tak. Bo teraz patrzcie, mogę wziąć teraz albo dwa te za 8, czyli trucie po uderzeniu i to, albo to, to i to. I chyba pójdę właśnie w to. Te trzy umiejętności zamiast tych dwóch. Albo zamiast też tej jednej, bo akurat to się może naprawdę bardzo przydać. The Oblate dipped a hand into the embers and the flames leapt at his touch. Drawing back his blackened fingers, he drew a sigil of ash beneath my eyes. The soot burned against my cheeks, growing hotter with each word of purification. Okay, teraz to. As smoke choked my vision, and tears welled in my eyes, the world itself burned white hot. But beneath it all, there was nothing. No monsters. No gods, only oblivion. The consecrated fires revealed cinders and shadows, yet I strained to see more. Surely these sages offered more than the assurances of annihilation. Tu jest błąd w tłumaczeniu. Nie powinno być żadnej otchłani, tylko nomen omen, tylko zapomnienie. With the tar throbbing in my belly, I see her completely. Each movement creates a swarm of copies. They ripple out from her, following their own whims. Some collide and join together, while others split apart, forming new copies. A reflection of reflections spreading out from her. The nexus, yet also indistinguishable. Okej, mam 4 przebłyski. Jakbym te dwa jeszcze miał, nie? To bym se kurde to zrobił. No ale niestety... Nie ma. Tutaj mamy ten mieczek, do którego za chwilkę przejdziemy. Do walki o niego. No a dalej pewnie wrogowie. Więc dobra. Dajcie mi chwilę, coś muszę sprawdzić, czy nic się nie zdupczyło poza plikami gry. Znaczy, po prostu off-screen muszę to sprawdzić. I widzimy się za moment. Dobra, wróciłem. Spróbujmy w takim razie zdobyć ten oto miecz. Chociaż nie wiem, czy nie powinien mieć akurat właśnie przy sobie teraz młotka i dłuta, jako że to jest chyba właśnie ekwipunek tej właśnie tego akolity. No ale trudno. Poradzimy sobie jakoś z mieczem, mam nadzieję.
To i co? Zaś wyryjemy kartkę? Wiesz, jak to wygląda? Trochę tak, jakbyśmy... Trochę tak, jakbyśmy... byli przez tego pająka jakby... ci jadem i dostajemy takich jakby halunów, żeby nas przeniosło tutaj, byśmy mogli walczyć z tym typem, nie? Ale to jest genialne! Ten jego ten... unik. A to niestety trochę ssie, fakt jak mało on ma życia. Moralność jest tylko patrzę w sobie. Wow, no to poszło szybko. Dobra, wiecie co? Wolę chyba jednak walczyć z tym typem. Bynajmniej jeśli chodzi o broń, to wolę zawalczyć jako Eredrim, więc zmieńmy się w niego. Wezwać rybę? Nie. Mogę użyć? Mogę. Dobra. Aha, okej, dobra. Mogę, ale muszę się pośpieszyć w takim razie. Wejdź tu. Zgarnij to. Zostawić tego wszystkiego. Dobra, wejdź. Użyj. Okej, dobra, w trakcie używania te... Okej, widzę. Życia mam mało, czyli niestety, ale to się... Czyli życie nie przechodzi między szczurkami. Dobra, szkoda tego szczura trochę, ale... Bynajmniej mam już tę połowę, którą chcę walczyć. Czyli też głupota, czym ja paradę by nie spróbowałem zrobić. Też kurde, osobna kwestia. Do tyle myślę wrócę, jak pokonam już sobie tego gościa, bo ten miecz myślę będzie dobry. Ale na razie to wolę Redrima. Nie wzywam ryby. Kurde, nie blokuje. Walnę atak. Ej, akurat się minęłem z tą powłoką. Więc ją właśnie chcę zgarnąć i teraz możemy sobie walić. Blokowalny czy zwykły? Nieblokowalny. Dobra. Ten był zwykły. Ten już niekoniecznie. Szybka. Kurwa! Dobra, kolejny szczur. Jestem ciekaw, czy te szczury mi się tutaj jakby, wiecie, osobno liczą. Ej, czy on sam tutaj takie blokowalne ataki będzie wykonywał? Chłopie, daj żyć! To był akurat ten jeden zwykła, który mogłem liczyć. Chciałbym sobie bimry, bo od razu się wyleczyć. Sobie parada? Czy parada? Parnie? Nie? Wow! Co jest? Zajebiście. I tak jak był zwykły cios, no nie wierzę. Okej, to było dziwne, czemu tak nagle stanął? Cyk, cyk, tu! Dobra. Bo ja nie chcę zbudować, nie teraz przynajmniej. To jest akurat zwykły cios do stegowania. Też nie. Dobra, grzybka. Pięknie! Proszę o leczenia. Jeszcze jeden grzyb wykorzystany, że gość jest powalony. Zwykły. Tak, to jest zwykły. Dobra.
Drugi zwykły cios. Tego nie powinienem robić. Tak. Dobra. Wymach z nadgłowy. Nieważne jaki to jest. Cios! Nieblokowalny, więc nie wiem, czy musiałbym teraz zablokować. Jeszcze sam. Nie. Zobaczcie, nie. Raz, dwa, trzy. Nie. No właśnie, tak to muszę wykorzystywać, żeby... Jak już używam tego stwarzenia, to żeby sobie najlepiej naładować ciężki atak. I go tym właśnie... ukarać. Spaniszować. Dobra. Kurde! Nie miałem... Jezu, nie miałem staminy. To był akurat atak, który mogłem blokować. Nie, ale nie dałem się złapać na szczęście. Dobrego. No, Jezu, czemu to tak długo trwa? Dobra, nie. Będziemy szybko bez miłego jedzenia, żeby się z Afryki wyleczyć. Za mało, znaczy za mało. Za mniej oczywiście niż to się weźmie, ale lepszy ryzyk niż nic, prawda? Jezus, sam. Dobra, ten tytuł atak blokowany. Parą, ale nie. Dobra, co tu się? Ze swojego kolega. No. No! No, dobra, skancelował mnie na szczęście użytej parady. Okay. Nie, dwa, trzy, cztery. Kurde. Ale ani spardnie nie miałem, ani niczego innego. Się. Dwa. Dobra, o tym muszę. Ale też mogę podczas jedzenia tego mogę właśnie zjeść z tym chyba. Fuck, nie ten trigger. Chyba. Nie mam tego powiedzieć, co się właśnie stało, nie? Tylko się walnęliśmy wzajemnie, mimo że ja wcisnąłem parady. Też był parowalny cios! O ja. Okej, dwa z rzędu nawet. Dobra, tutaj za wcześnie po prostu wcisnąłem. Wracaj do ciała! Fuck you! Jezu, tak dobrze walka szła i kurwa kamera musiała mi napluć w ryj teraz. Mogę to sparować, na spokojnie, ale co? Nie, ja musiałem dać się walnąć, bo kamera nie mogła mi pokazać, że gość się kurwa zamachuje. Tak, dobra, niestety, ale się zużywają te przedmioty. Parada. Dobra, zaliczą mi stwardnienie jeszcze, więc... Nie ma pro... No kurwa, co to jest za seria jakaś? Okej, trzy moje ataki i gościu jest bez tego. Bez tego i rozbija mu kolza. No i nie zaliczyło. Jak mi zaraz jebnie. Aha! A ten akurat był blokowalny! Kurwa mać! Dobra, do ciała. Zbieramy. Idziemy dalej. Aha, gdzie parada? Ostatnie na szczęście. O, czekaj! Aha! A teraz nie zaliczyło parady. Ste. Nie blokowalny, parowalny. Już był parowalny. Dobra.
czego? Raz, dwa, trzy. Okej, stwardnienie, dwa strzały i gość jest równy. Dobra, ale muszę i przestwardnić zaraz obok niego chyba, żeby to zaliczyło. No fuck, nie miałem wytrzymałości na unik, naprawdę! Grzybki, grzybki. Jest w akurat parowalny atak zrobił, no, nie wierzę. Już parowalny nie jest. Chyba też nie. Dokładnie. Walczę z nim już od dobrych chyba 20 minut, jeszcze mi nauczyłem tektury, a tak jest parowalny, a który nie. Wiesz, to jest zabawne, że Diel byłby nawet dobry, ale tylko pod warunkiem, że wyczuwałby idealnie parowania. No, i miałby ten buff na zatrudnić. To byłoby naprawdę dobre, ale że nie mam niestety buffa, no to... No i zużyłam właśnie ostatniego grzyba niestety. Parada. Nie, dwa strzały. Do tu! Okej. Okay. Dobra. I mogę tak jak teraz. Teraz trochę już pojedynczy. To nie miało prawa mnie w ogóle trafić, ale okej. Okay. Gorszej jakości, ewentualnie to ja mogę spróbować. Trochę życie bez sobie więcej tego resolwa, ale szczerze chyba nie chcę. Pięknie. O, dobra, super. Teraz zużyłem pasek, co mogę go tutknąć. Ładnie, dobra. Teraz możemy chlupnąć sobie jedno. Dwa paski. No i dobra, mamy to. Za drugim podejściem, po prawdzie, no ale... Za drugim podejściem nim, nie? Ale mówię, no, chciałem to robić jako on. Ale nie no, jako Tiel myślę, mógłbym na spokojnie tego użyć, tylko no... Niestety to jest ten problem. Ktoś duży. Że mimo iż bardzo chciałbym to zrobić, no to trochę była lipa, jeśli chodzi o używanie tego. Ostrze męczennika nazywa się ta broń. Chłód miecza dwuręcznego zachęca do chwycenia. Dobra, i teraz tak, jak podejdę do niej, powinien dostać regenerację zdrowia, tak myślę. Sip this. Szytaru. Jest, okej. Okay. Dobra. Więc w takim razie, skoro już... A właśnie, tak jak się atakuje. Okej, tak samo jak atakował tamten gościu, także dobrze. Ale wrócimy sobie oczywiście do naszego akolity, bo nie po to go ulepszałem, żeby teraz tego nie wykorzystać. Aha, okej, ale... Dobra, czyli nie. Czyli jednak życie jest dzielone, tylko... Sip this. Zależnie od tego, kiedy użyję tego, to właśnie to mam mniej lub więcej zdrowia. Good to know. Co my tu mamy? Tych gnojów. Okej, no Tiel to może tutaj naprawdę po takiej rozperdo, nie?
tylko i wyłącznie przez to, ile mogę machać tym ostrzem. Okej, okay, 4 glimpsy mam. Także czego? Mowy żeton kolejny. W sumie kolejne dwa tak właściwie, kolejny. Przebłysk daremności. Taki cwany. Kowalne. O, trutka! Poproszę, poproszę, bo to darmowe leczonko. Okej, czyli TL tu będzie naprawdę zajebistym wyporem, widzę. Jakie mi plecy kurde się zrobiło? To nie on jeden. Okej, czyli warto chyba dbać, bo musimy cały czas zatruty tak naprawdę jako TL. Pyk. O, dobra, ale nie muszę uważać, żeby uniknąć tego strzału. No okej, okay, no ja jestem cały czas zatruty, więc leczę się też za darmo, ale nie muszę tego grzyba używać. Też ty, czekaj. Dziękować. Chowa. Ej, ty, czy on był ślepy? Wstałem tu i walczyłem, on mi nic zrobił totalnie. Poszedł! Oj, właśnie, wielki bełt. Tego też trochę zdobyłem poza nagraniem. Co to jest właśnie? Zobaczmy. A i gdzie to jest też właściwie? Bo widzę, że tego nie ma w przedmiotach do użycia. Interesujące. Ale mogę tego wreszcie użyć. Okej. Okay. Zobaczmy, co to robi. Aha, przywołuje miecz. Jezus! Boże, jak się zesrałem! Kurwa, skąd on się tu wziął? Okej, czyli mamy nie tylko zmianę powietrza, powietrzu, tylko zmianę po prostu broni, kiedy chcę, ale też zmianę ciała, ale też i broni. Co, jak mnie wystraszył ten skurwiel! Skąd to wziął do ciężkiej cholery? Dobra, on widzę, że może tak mniej więcej do połowy HP zjadę. Że spoko. Dobra, to będzie trwało przez jakiś czas jeszcze. Mogę się cofnąć na spokojnie teraz po ten miecz. Było tutaj gdzieś. Dobra. Poproszę oczywiście o to ostrze z powrotem. Chciałbym zobaczyć, zgarnąć taki papierek na ten młot i dłuto, bo to by było zajebiste, nie? Chociaż... Czekaj, kiedy zgarnąłem ten papier na miecz? Chyba po upgrade'zie! Czyli muszę znaleźć jakiś upgrade do broni. Zerodnik taru. O właśnie, to trzeba wprowadzić. Czy to mnie zatruwa? Bo jeśli tak, to jest to jeszcze lepsza apteczka niż te grzyby tak naprawdę. Więc bym to sobie teraz zamienił. Gdzie to jest? Mam ich dwie. Okej, okay. 40 trucizny przez 16 sekund zadaje. Okej. Okay. I znajomość? O połowę podbita. Mógł się przeczołgać. Ziomek, a tu obok był ten gościu, który by do mnie zrzucał. Okej. Dobra. Niestety, jako TL nie mam opcji, aby odzyskać. Znaczy, w sumie, jako TL, jako żadna powłoka nie mam jeszcze opcji odzyskiwania tego. Odzyskiwania tej drugiej szansy, i to trochę boli, ale. Prędzej się później odblokujemy. Ale dobra, ja muszę coś na szybko jeszcze załatwić, więc. Uno momento. Dobra, jestem z powrotem, ale jak sobie szybko przejrzałem nagranie, to się tak okazało, że już minęło ponad pół godziny, tak więc... No może po cięciach będzie lekko pół godziny. Tak więc... Chociaż sobie naprawić. Myślę, mogę zostawić wam całe, oba te pojedynki. I zwiedzaniem zajmiemy się kiedy indziej. Tak więc ode mnie w tym materiale póki co to będzie tyle.
do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym z materiałów zagramy w Mortal Shell, w którym będziemy dalej eksplorowali jako TL te oto katakumby, czy co to w sumie jest, ale no, chyba katakumby są najbliższe opisowi tego miejsca, ale jeszcze, zanim się pożegnamy tak na amen, to bym sobie zerknął, dobra, tam jest przejście, które trzeba uczeknąć, nie mogę zebrać te rozniki. Okej, zobaczyłbym, co mi dają upgrade'y tego ostrza. Zobaczmy. Ostrze męczennika. Rękojeść jest zimniejsza na środku inkrustowanego gniazda. Brakuje mi skamieniałego zimowego szkła. I promiennego zimowego szkła. Rzadkie zimowe szkło może być nakładane na ostrze. Okej, czyli tak samo jak w przypadku młota. Młotka i tego. Dwie rzeczy, żeby wzmocnić broń. Tutaj to samo i tutaj te runy. Okej. No i pytanie właśnie, gdzie mogę te rzeczy znaleźć? To jest dla mnie póki co jedna wielka niewiadoma. Ale okej. Ode mnie w takim razie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Mortal Shell. Cześć!